busa wjeżdżam, a ja... Dlaczego mielibyście mi odpimpować tego busa? No, powód jest prosty. Ten samochód przeszedł więcej niż Korzeniowski. O kurde! No bo, żeby zrobić samochód, najpierw musi być coś zepsute. Tak więc może zacznijmy tutaj od tego. Bortnik, no, niby da się na śrubę przykręcić, ale co to jest, no? Mechanik powiedział, że lepiej nie odkształcać tej rury wydechowej, no bo może być problem, że się przypadkiem urwie, dlatego jest jak jest. To musiałem posklejać na taśmę klejącą, żeby jako tako się trzymało. Maska wygnieciona, kierunkowskaz, no, odpada lekko, ale się trzymam. Na razie jeszcze nie muszę się o niego martwić. Ogólnie to jakoś jeździ. I miejmy nadzieję, że zostanie to zrobione, bo wedle uznań mechanika długo nie pojeździ. No ale dobrze, może zapraszam do środka. I jest zwyczajny samochód, kierownica z autobusu. Rektor uśmiechnie się z telewizji. Ty też chcesz, żeby był ten auto, popatrzcie na niego. Problem jest taki, że w normalnych samochodach normalnie otwierasz drzwi, jednak no w tym samochodzie jest mały problem, jako że ostatnio rozwalili mi klamkę i teraz się nie da. Wcześniej otwieraliśmy drzwi, otwierając okno i po prostu robiąc to z zewnątrz, ale klamkę też urwali, dlatego mamy teraz inny patent i okno otwieramy dokładnie tym. Nie jest to łatwe, idzie to trudno, ale da radę. Dobra. Jedziemy. No i drzwi trzeba otwierać z tej strony. No ale dla tego nic trudnego, ale mimo wszystko wolałbym, żeby drzwi otwierały się normalnie. To dlatego odpicujcie mi bryka. Jedziemy! Szanowny 2011! No. O kolej jadą! Tutaj wiele? Tak. Buść, Maniek tutaj, ogólnie to jest lipa, pala mechanika. Zobaczymy, co specjalista powie na temat czechowozu. On jest jedyny w swoim rodzaju chyba. Jego stan to jest taki, że no tylko by na złą się nadawał. Jedziemy na patrol, nie? No, jesteśmy na miejscu. Zaraz wyruszamy w teren. I co się dzieje? O! Dobra. A ci co sobie piknik zrobili? Przejdźmy do nawiewu.